Witam Was, kochani. Będziemy dalej mówić o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Dziś Bożym powodem podarowania życia wiecznego jest miłość. Życie wieczne to wspaniały sposób, w jaki Bóg może powiedzieć: kocham Cię. Podczas gdy wiele mówi: nienawidzę Cię. List apostoła Pawła do Filipian, rozdział 4, werset 18. Wiele bowiem z tych, których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Boża miłość motywowała go do dania życia wiecznego przez Chrystusa. Krzyż, gwoździe, czerni i wszystkie inne straszne rzeczy, które im stworzyło, zebrało się w jednym miejscu, aby wyrazić najwyższą miłość Pana Jezusa Chrystusa do nas, do Ciebie. Co więcej, Jezus ukazywał tę ogromną miłość swoim własnym również wrogom, gdzie wszyscy w grzechu są wrogowi Boga. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5, werset 10, jest tak napisany: jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Kochany, Chrystus żyje w tych, którzy uwierzą. Jezus nie umarł za nas na krzyżu, bo jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi. Nie. On umarł za nas z miłości. Wiele osób także dzisiaj poprzez swoje działania, zachowania i postawy wyraża dokładnie to, kim naprawdę jest w środku i mówi: Boże, nie wierzę w Tobie, albo Boże, odrzucam Cię. Tak, miłość do grzechu powoduje, że ludzie odrzucają odkupieniem dzieł Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bądź mądry Ty, nie odrzucaj dzieł odkupienia, które dokonał dla Ciebie Pan Jezus Chrystus na krzyżu. Rozpoznaj tę wielką miłość, który Bóg ma do Ciebie. Że Jezus umarł na krzyżu, aby swoją łaskę dać nam zbawienia od grzechów i życia wieczne. Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochany, pokutuj teraz, dopóki jest czasu, pokutuj ze swoje grzechy. Wyznaj Panu Jezusowi, przyjmuj Zbawiciela z całego swojego serca i będziesz zbawiony. Modlę się teraz w duchu w imieniu Jezusa Chrystusa i błogosławi Twoje życie. Pan Jezus przez Ducha Świętego dotyka serca tych osób, które słuchają tego słowa. Powoduj przez Ducha Świętego, że one mogą zrozumieć, że Ty umarłeś na krzyżu za nich i wystarczy pokutować z grzechy, przyjmować Jezusa Chrystusa i szli Jego krokami i każda osoba, która tego zrobi, będzie zbawiona. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię życie tych osób, które słuchają tego słowa. Amen. Kochani, niech Cię Bóg błogosławi w imieniu Jezusa Chrystusa.